Okay. Jed said I might find Mac in the flower shop. But I have time to swing by the dispensary if I want. O, właśnie. Zanim pójdziemy do sklepu z kwiatami, wejść do tego To trzeba najpierw zrobić, bo to jest tak jakby main quest, więc jak zrobimy to, to pewnie będziemy mieć opcję tutaj zrobienia. Więc idziemy do Steph i the dispensary. Tylko ja czym jest dispensary? Nie ma żywiołek, dobry wieczór, dziękuję za followka. It's bullshit. We have a right to know what's happening to our jobs. You guys don't think anything. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Hey, yeah, because they won't tell us a damn thing. I just. Aha, to jest chyba ten sklep z kwiatami? Someone died. It's a shit situation, but the least. First time black later. Here. A czym jest dispensary, kurde? A store? I just hope the council passes the vote. So, anyone seen Loudon? Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. O, ja też bym chciała iść do dispensary, ale ja wiem, czy... Hey. Hey. Tam jest chyba Riley. Co? O, dispensary. Nazwam. O, oh, sorry. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Charlotte, Alex. A pizzka jadłam, wiesz? I dziękuję. Jed said you wanted to see me. I just wanted to see how you were doing. I've been trying to stay busy mostly. Nie myśleć. Yeah. Distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Thank you. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. W Bielsku Białej. Ej, żeby nie przerywać im konwersacji, ale w Bielsku Białej była kiedyś taka kawiarnia, bo chyba z tego co zmiana została już zlikwidowana, się nazywa Asam. Pamiętam, żebyśmy tam pojechały na któryś. Była kawiarnia, w której właśnie trzeba było zamówić żarcie. I palić fajki wodne. Is he all right? He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. Halo! No. Ja znowu się w mikrofon włączył. In it's time. O, słuchajcie, obie te odpowiedzi są ukierunkowane w jedną stronę, więc co bym nie wybrała to. Everyone grieves differently. No bym się włączył mikrofon znowu. Need some time. We've been through a lot together. With the divorce and moving. He's never shut down like this.
I just can't get through to him. Well, I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death is Gabe. What is this? An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges. To ją przekupić. O. A big one. No nie. No nie, no nie, no nie. No nie, tak nie może być. Wiecie, tu takie typowe akcje tych wszystkich wielkich firm, które chcą, wiecie, uciszyć, nie? Stinki, dokładnie. Nie wolno. Nie wolno się poddawać. That's so shady. Why would they be offering you money if they didn't do anything? Coś tu śmierdzi, czaty. They say it's an offer of good faith. Jumpscare raz zaciła, przepraszam. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but oj, śmierdoli. Dokładnie. What would you do? Coś grubego chyba. Think it would be a betrayal of Gabe? Nie wiem, ja bym walczyła w twoim miejscu. No, czatki, ja osobiście wybrałabym opcję numer 2, czyli turn the offer down, żeby nie korzystać z tego. Ale no wy tutaj decydujecie, także numer 1, numer 2, moi drodzy. Śmierdzi, śmierdzi, nie? Dwójeczka. Och, widzę, że czatki. Czatki tutaj jednogłośnie widzę. No. No, czekajcie, że teraz, żeby się nie. O, spodolić. I don't think you should sign it. Zawsze można ich pozwać. No właśnie, nie można, Liliana. Czekajcie, żeby tu nie przerwać. Właśnie, jeżeli podpisujesz dokument, w tym dokumencie jest zawarta umowa, że ty, podpisując ten dokument, nie możesz ich pozwać. Bo jak ich pozwiesz, to pewnie będziesz musiała zapłacić karę. Właśnie na tym to polega, że po to jest ten dokument, że ty podpisujesz tak jakby, no, cena za milczenie i tyle. You can't let Typhon buy you off. Gabe made that call. And I'm gonna prove it. Trzeba się dowiedzieć prawdy, no. I need some time. Thanks for being honest. If they're willing to pay Charlotte to keep quiet, they're definitely hiding something. No, to tutaj coś grubego jest. Dobra. I teraz idziemy do tego baru. Spoko, nie ma problemu. Idziemy do tego baru, żeby pogadać z tym Ryanem. Dzieciak pewnie czuje się mega winny. No pewnie tak. No, jak ta Charlotte mówiła, że się odciął od niej. I nie jest w stanie z nim w ogóle rozmawiać, bo się nie dziwię. I dobrze, że się czuje winny, bo to jest wszystko jego wina, jakby na to je patrzeć. Ale... Still need to check the flower shop for Mac. Dobra, flower shop to później. Musimy iść do tej step. Bo teraz pytanie. I love being on hold. Które to było? Wait, co nie? Flower shop. Nie, tutaj idziemy na samym końcu. Bo flower shop to jest. Jed suggested I check the flower shop. Dobra, ten, Alex, uspokój się, ja wiem, my tam pójdziemy. My wiem, gdzie jest. Tylko ja potrzebuję tego baru. Do people just not want ice cream anymore? I looked over the office. Steph asked me by the record store if I had time. Tu. Ale z Ryanem jeszcze musimy pogadać przecież. Thank you.
Steph asked me to swing by. She's gotta be around here somewhere. Tam. Nie, tu nie. Jest z tym swoim. O, jest. Ok. Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but... Have you talked to Ethan at all? Nope. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Ja nie chcę tego dzieciaka pocieszać, no. Yeah, but designed just for him. Powinna być opcja wyboru. No i can we do that? Good idea. Jest opcja, no, I don't want to do it. No, matko. No, właśnie ja jestem ciekawa, czy między nimi będzie opcja jakaś, wiecie, na więcej. He'll love that. Yeah, I'm glad you think so. I need your help though. I want it to be as good as it can be. Chociażby bym miała dylemat, jakby ten, z Ryanem też by coś było. So, what do you think? Shia. O matko. Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? No, słuchajcie, ja mam to gdzieś, także wybierajcie, bo... Ja tego dzieciaka pocieszać nie chcę. Cześć Ethan, mam cię pocieszyć w ogóle, ale wiesz, że to twoja wina. Krevius czy Stone Rider? Jeden czy dwa? Wygląda jak boss z Wiedźmina, ten pierwszy, no. W sumie. Jedynka? Jedynka to jest Krevius, ten drugi. W sensie Lord of the Underworld. Oba słabe. Ale pierwszy ładniejszy, ale patrzcie, bo to jest na odwrót, bo jedynka to jest dwójka, a dwójka to jest jedynka. Więc musicie wybrać według obrazków. Się dwójka to jest ten, to jest Storm Rider, a jedynka to jest Krevius Lord of the Underworld. Bo inaczej, kogo chcecie? Typa z Wiedźmina, czy tego drugiego? Z błyskawicami, tak? Czyli Storm Rider, czyli dwójka. No nie, bo z błyskawicami to jest Storm Rider, Wiedźmin. Czekaj, to jedynka to dwójka, a dwójka to jedynka? Tak, bo to jest na odwrót. Storm Rider lepszy, więc Krevius, bo dzieciak na gorszy zasługuje. O, i takie myślenie to ja lubię. To co? To może tego gorszego. Gorszy, tak? To gorszego bierzemy dla dzieciaka, dobra. Krevius looks pretty badass. Go with that. All right then. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Jesteśmy z Olami. Nie chciałabym być waszym dzieckiem. Hey, Haven listeners. That was phone tap. O matko, dobra. Fill in the Steph camp book. A gdzie to niebo jest? Jest ten kambuk. The Spring Festival is just around the corner, sponsored by Typhon Mining Company. The mission is free this year. Hello, hello. Bring your family. I to się wpisać. Tu? Sure, a tu. Oh. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. She wants me to play a bard. Nie, no to będziemy grać w jakieś te roleplaye. Guess I'm in. Let's start with my name. Anielka już cierpi. Nieprawda! Ej, dostała jedzenie. Wygadacie. O, mamy wybrać imię Alto lub Aleksandra. No to jeden czy dwa czaty. Venti the Bard. Dlatego tak ucieka, jak Orion bierze na ręce. Nieprawda! Nie ucieka, ona sama tu do mnie przyłazi. Jeden, jeden. Dobra, no to Alto. Was bardzo. Alto the Bard. Ability time. Distortion Field sounds fun, but Healing Serenade could really come in handy. Okej, okay, Distortion czy robimy się z supportem? No w sumie Event jest supportem, no to może dwójeczka. Co wy na to?
Po pierwsze to brzmi jak DPS jakiś, albo crowd control, a drugi to jako taki bardziej support. Czyli co, crowd control, w sensie distortion, tak? Jedynka na razie ma więcej. No teraz mamy remis. Teraz jest dwójka. Poszła na dwójkę. Teraz jest remis znowu. Ej, czat. Dobra, teraz kto da numerek, to wybieram. Bo jest remis. Nie ma więcej, bo Mrobka dwa razy zagłosowała. To? A to nie wolno tak. A to nie, to jedyneczka wygrała. Przepraszam bardzo. Halo, Merobcia. Możecie oddać tylko jeden głosik. Proszę mi tu nie oszukiwać. Oszukista, dokładnie. Dobra, distortion. Let's go with distortion. Ale potem pisałeś dwa. How did I meet Thaynor? Dobra, heroic story czy funny story? Nie wiem, że to będzie jakaś tam historia, że pewnie go uratowaliśmy, albo walczyliśmy, albo nie wiem, w barze kopsnął się gdzieś. Funny chcecie, tak? Dobra, no co funny. Że dwójeczki przeważają. Nie chcę, trzeba cię robić tego larpa faktycznie. Ja nie chcę się z tym dzieciakiem bawić, no. Czaty, no. Przez co ja muszę przechodzić? Dobra, tyle? Tyle. Dobra, możemy już pogadać z tym Makiem. Nie mylcie z McDonaldem. Właśnie, Ryan do nas napisał, że chce z nami pogadać, ale widzę, że gra go tutaj na razie nie uwzględnia. Może później się pojawi. Może jest jako, wiecie, główny tamten. Pirate Peaches is making an actual profit, remember? Still need to check the flower shop for Mac. Dobra. Flower shop był... Dostałam jakąś wiadomość od Steph. Hey, I saw what you did with the larp. Thank you so much, of course. I think Ethan's gonna love it. No, już w sumie to był, kurde, side quest. Można było to olać. Ech. Dobra, gdzie był ten shop flower? Tu był shop flower. Tamy Maca. Ice Cream Man. Blaskotek na potek chciał wejść na sklep, a Gabe dostał kamieniami w łeb. Fairy! Dobre, dobre. No to faktycznie, to funny i jednocześnie heroic w sumie story. Hello? Błagam, tylko nie przytulaj się znowu, please. Eleanor? Oh! Sorry. Serio, nie usłyszałam dzwonka? No need to apologize. How are you, dear? I'm fine, thank you. Oh. I'm, still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Ona nie wie? No, właśnie nie wiem. Może se żyje w jakimś swoim świecie. No, what was I? O kurde, ona chyba ma Alzheimera. No, definitywnie coś jest z nią nie tak. She looks terrified. I can't leave her like this. Nie współpracuje z Makiem. Nie, ja mam wrażenie, że ona może coś z pamięcią ma. Time to figure out why she's afraid. Się boi. All my memories are fading. I feel broken. Mówiłam? A może ma Alzheimera? Ale co to jeszcze mogłoby być?
A nic się więcej nie świeci, więc... pogadać? Nie. Starsza Lumin. No, ewidentnie ma problemy z pamięcią. Dobra, chodźmy tu zobaczyć, czy coś się nie świeci. O. If they know about my condition, they'll make me close this place. Ale czemu? Co ma? A czy... W sumie, no... Dobra, nie będę zadawała tego pytania, ale w sumie, no... Okej, okay, dalej można z nią pogadać, więc coś tutaj jeszcze jest. Halo, halo, halo? Tu może? O. Thank you, dear. I'll get started on it right away. Just come by with the check whenever you're free. No, gnom ma dalej okulary, ale niestety nic nam nie powiedział. A, to nikt nie wie, że ona ma problemy z pamięcią. No to grubo, czaty. Dobra, to chyba tyle. Można już? Nie można jeszcze, kurde. Coś jeszcze brakuje. Halo? No to był ten telefon i obrazek i nic więcej. Tu już nic nie ma. Tu coś mogę? Nie mogę. Ten dźwięk. O, tutaj jest jeszcze. The doctor said I had more time, but everything is becoming so. Kto pracownik Alek się wbija. Ej, no. Mogę być tym czasowym pracownikiem. Holy shit. Fajnie ta gra wygląda. No, powiem ci, że wiek, że od jedynki do trójki graficznie to zrobili taki progres, że ja jestem po prostu w szoku. Ale jedynka będzie w przyszłym roku remasterowana, więc też super. No i każda część ma swoją jakąś historię. I każda z głównych postaci opiera się na jakiejś mocy. Kurde, powalone. It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? No, Aleksia, nie mam pojęcia, jak można pomóc takiej osobie. Forget what you were working on? You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. Seems like you have a lot going on today. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey. I want to help. Tylko mi się nie rozpłacz tutaj teraz. What would Eleanor have done first? No. Did you trim these flowers today? Chyba nie, bo są trochę zwiędłe. I don't remember. Raczej nie. No na pewno jak wchodzisz, to wiecie, od razu tą pakietkę odwracacie, nie? Gnom, co z tym gnomem? You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in, and then I open my mail. Mm-hmm. Something must have distracted me. Better. We can do this. Okay. Dobra, czyli ogarniasz maile. I co? No to jesteś tutaj, tak? No to może coś z kasą. You were over here when I came in. Maybe you were counting the drawer.
You don't have to do this. I'll be all right on my own. Hey, I'm not going anywhere. Dobra, chodź tu, Baburo. Dobra, to może jednak nie, może jednak przyszła tutaj do biura. Could a phone call have distracted you? Yes. Oh. I got a call first thing in the morning. But I can't think who it was. Maybe we can find something to remind you. To może te kwiaty, nie wiem, może komuś miała te kwiaty przygotować czy coś. Zapomniała o tych kwiatach na przykład, nie wiem. Did you trim these flowers today? Panie. I don't remember. I don't remember. To może jednak nie, może jej córka dzwoniła. Could it have been Riley who called? Ale ona ma zamazaną twarz. She called to tell me about a new order. Goodness. What was the order for? O, już nie ma zamazanej twarzy. No na te kwiatki chyba. Halo, 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 dawaj te kwiatki. Rush order. This must be what Riley came in for. No. I think that order might have been for these lilies. Tylko, że one są trochę jakby zwiędłe. Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. No, wyglądają jak na pogrzeb, więc w sumie. No, ale dobra. The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. Should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. To jest. Tego żeśmy typa właśnie poznali. Looks like the lilies are for Jed. A, Jed, jest, dobra. A Jeda. That's right. Riley dropped off an order. To pełna nazwa i no. Dobra, wróciła jej pamięć. Yay! Chciałam dziewięć dolców za kwiatki, ale skąd? A może są jakieś specjalne kwiatki, Crimson? Już bukiety w kwiaciarniach są drogie. I sobie kup taki bukiet albo wieniec na przykład na pogrzeb czy coś. Właśnie mówiłam, no lilie, takie ten. A, ona nie pamięta, że coś się stało z Gabe'em. Ups. O nie! Why? Czemu ta gra mi to robi? Ale nie, tym razem ja nic nie robię, czaty. Mówimy o Gabe'ie, czy oszczędzamy jej bólu? O wy dziady jedne, dlaczego chcecie powiedzieć o Gabe'ie? Jesteście okropni. Czatki! W końcu i tak się dowie. No ale potem znowu zapomni i będzie na nowo, wiecie, przeżywać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć osób na jedynkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ech, jesteście okropni. They were for Gabe's wake. Gabe's wake? Gabe's wake. I missed it. Alex. I'm so sorry. Hey, it's excuse me. No i coś cię. Okay, that's sad. But at least I told her the truth. No, zapomni pewnie. Oh, search for the Mac, near the flower shop. Dobra, czyli Maca tu nie ma. Ej.
Go się nie spodziewałam. Właśnie ta gra tak zaskakuje. Ech. I to było smutne. Nie lubię was już.